Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w Farming Simulator 2015, bo gdzie by indziej, i dzisiaj ze mną jest Taras. Cześć, witajcie. A mianowicie witam was na nowej serii na Czechwolej, na naszym przezajebistym PGR-ze. Długo się zbieraliśmy, długo szukaliśmy wszystkich maszynek, kompletowaliśmy ten modpack, ale wreszcie się udało. Dzisiaj też taki pierwszy odcinek, bardziej prezentujący. Jeśli starczy czasu, to pojedziemy jeszcze pryskać na zasuszanie rzepaku, aby w następnym już odcinku odpalić nasze przezajebiste maszynki, tak bynajmniej mi się zdaje. Sami zaraz ocenicie i wyruszyć w tą przygodę, która nas tutaj czeka. Ogólnie tak, przejęliśmy PGR po Brączusiu. Brączusiu padł, no wiecie, długi, roboty nie robił, ludziom nie spłacał, nabrał zimi i tak wyszło, że Brączek upadł, więc musiał pozostawić ten PGR. My postanowiliśmy go z Tarasem przejąć. Trochę pieniędzy mieliśmy, udało nam się tutaj praktycznie wszystko wykupić. Większość maszyn przejęliśmy swoich, troszkę sprzedaliśmy. Jeszcze kilka niektórych maszynek będzie dokupionych, ale to dopiero w niedługim czasie. Więc taka tu taka mała historyjka na sam początek. No i nie wiem, może zacznijmy tutaj od głównych maszyn, może zacznijmy od czegoś nowego. Ta seria ogólnie będzie z Tanasem, do tego będziemy mieli pracownika Arka, który będzie tam do nas przyjeżdżał, jeśli nie zapije. I te maszynki właśnie, chciałem, żeby ta seria tak wyglądała, troszkę nowych, troszkę starszych, tak jak właśnie radziliście mi w komentarzach. Dlatego też na samym począteczku tutaj mamy jeden taki z bardziej głównych ciągników, Fendt, główny koń pociągowy. Myślę, że bardzo fajna maszynka, nada się idealnie do większości pracy, które będą wykonywane na naszym gospodarstwie. Tanas, chyba ja na ciebie wszedłem, no właśnie, na plecy. Oczywiście tutaj będzie zestawem wożącym już w pierwszych odcinkach. Bardzo fajne dwie przyczepki figielka. Zaraz obok stoją dwie nieco takie bardziej polskie, to chyba HW są przyczepki, bardzo podobna ładowność. Nie wiem, kto będzie z nimi jeździł. Albo Case, nie, Case ma swoją tam maszynkę, zaraz Deutsch pokażemy, Deutsch prawdopodobnie, lub John Deere lokomotywa. Zaraz wam pokażę, o którego chodzi. Może jak tutaj już jesteśmy, to przyjdźmy też pokazać. Tutaj mamy trochę zielonkarskich, dwie prasy, oczywiście kostki, nie robimy okrągłych do okrągłych, będziemy mieli postanowę bynajmniej kupić nową prasę. Już mamy w planach taką tą kronę Ultima, będzie do wijania od razu, także sianokosy będą na pełnej. Oczywiście zwijareczka i roztrząsarka. Nie ma co się zagłębiać bardziej przy tych maszynkach. Na pewno w tej serii chciałem tego Deutscha. Sami pamiętacie u Brączka, jaką on fajną robotę robił, bardzo fajnie chodzi, ogólnie zajebiście dymi, także na pewno troszeczkę klimatu będzie w tej serii z tym Deutschem. No i właśnie takich troszkę mniejszych ciągników też nam potrzeba, bo do jakichś tam lżejszych prac, typu jakieś siewy czy coś, to wiadomo, że takimi maszynkami się wtedy będzie pracowało. Może przejdźmy od razu obok, mamy tutaj Case'ora. Naprawdę Case'ik, fajny stary typ, myślę, że na PGR idealny. Będziemy do nich wsiadać, tu 175, w kolejnych odcinkach to środeczków. Raczej chyba nie musimy wam przedstawiać. Tutaj bardzo fajna przyczepa wraz z Arkiem, udało nam się taką zrobić, większość tu Arek, mój tylko był pomysł. Myślę, że też oddaje taki troszeczkę klimacik PGR-u. Na nią będzie można na pewno troszkę władować i Case'or będzie miał co robić, aby ją tutaj ściągnąć z pola. I chyba no przejdźmy do głównych rzeczy, bo są trzy kombajny. Z kombajnami był straszny mankament, bo nie wiedziałem, na co się zdecydować. Dużo kombajnów średnich nie ma. Jak już znaleźliśmy, trzeba było je troszkę dopracować. Także no tutaj Arek troszkę się pobawił tutaj przy tym właśnie Case'ie. Bardzo fajnie udało mu się zrobić. Jak widzicie, naklejeczki. Każdy z kombajnów posiada naklejeczkę. Ten jest pierwszym kombajnem, jest najstarszy. Później dwójeczka. Troszkę lepiej zadbana i trójeczka, tutaj klas, ale no niestety takiego już kupiliśmy. Jako ostatni kombaj już był troszeczkę niezadbany, ale jakoś tam się go utrzymuje. Myślę, że nawet w porządku wygląda i będzie całkiem podczas żniw. Myślę, że też jak będziemy grać w trójkę, to każdy będzie miał swój kombaj, później będziemy sobie swoje zestawy tam przywozić do odwożenia. I będziemy jakoś tam sobie dawali radę. Myślę, że te kombajny będą akurat pasowały. Wiecie, jeszcze możecie w komentarzach, jak coś wam się tam nie podoba, coś byście chcieli zmienić, coś ten, napiszcie, zastanowimy się, seria jeszcze nie wiadomo, kiedy tak naprawdę fest ruszy. Dzisiaj jest tylko taki odcineczek, żebyście wiedzieli, że nie śpimy, robimy. Tutaj od razu, jak jesteśmy blisko, no to przejdźmy właśnie do naszej tej jednej z perełek tej serii. Jest tu John Deere lokomotywa. Ktoś kradnie. Jowimio tam siedzi już pracownik, o kurwa, ten bez ręki, no ta, to Zdzisiek jest. To jeden... Puść to! Puść to! Kurwy, syn, chcę ukraść już.
Jeszcze ja się nie dokurowałem się i chyba się nie dokuruję. Myślę, że bardzo fajna maszynka do takich cięższych prac typu ala, tam widzicie głębosz, albo jakiś agregacik, i tutaj już idę wam pokazywać. Ogólnie to chyba wisienkę na torcie zostawię na sam koniec, bo od tej maszyny powstała ta seria, ale to zostawmy to na koniec. Tutaj mamy sieczkarnię, sieczkarnię klasa, driver 300 się troszeczkę pobawił, pomógł też Arkowi, żeby Arek za dużo pracy nie mógł, także troszkę go odciążył. Ja wczoraj się jeszcze teksturkami pobawiłem, więc myślę, że taka troszeczkę oddająca też klimat chciałem PGR-u, żeby widać, że zajechana już troszeczkę ma za sobą, więc mam nadzieję, że będzie idealna. Prasa samozbierająca, tutaj troszkę starsza, tutaj nową Jumbo Terro mamy, także myślę, że będzie jakiś Fender przy tym jeździł, albo Kejsior, zobaczymy jeszcze jak to tam wyjdzie w praniu, jakie maszyny będą wolne. Głębosz nam się przyda, bo będziemy jeździć po ścieżkach, wiecie, to pozbijane wszystko będzie, to akurat głęboszem się to wzruszy. Tutaj mamy fajną lemkę na Rubina, talerzówkę zawsze ją chciałem wykorzystać, tylko nie miałem do jakiej serii. Tutaj trochę z Winderstatem się pobawiłem teksturkami, żeby wiecie, nie za nowo to wyglądało. Nie lubię też jak na takich maszynkach mamy trochę starszych, jak tu nagle jakaś maszyna się błyszczy, jest strasznie nowa, niezbyt fajnie to wygląda. Także troszeczkę chwilka roboty, Arek mnie tam nauczył jak troszkę poprzerabiać i jakoś miarkę mi to wyszło. Tutaj mamy agregacik, agregacikiem będziemy wpadać najczęściej od razu, dwóch będzie orał, mamy dwa pługi. Trzeci będzie wpadał z agregatem, prawdopodobnie ta lokomotywa będzie ciągała ten agregat, żeby od razu uprawiać na świeżo ziemię. I co, lecimy dalej, nie przestajemy, właśnie modpack jak nigdy. Mało kiedy mi się udało cały modpack tak zrobić fest na całą serię. Tutaj lecimy, mamy siewkę, też jest i do wywozu wapna, także będzie spokojnie sobie dawała radę. Rozrzutnik też jest przystosowany do rozwożenia wapna, także mamy i do obornika, go również jest i do wapna. Tu troszkę mniejszy, żeby właśnie, mówię, nie będzie czasami może jakiejś maszyny większej do ciągania, to akurat ten rozrzutnik będzie idealny. Dwie, mi się wydaje, że zajebiste beczki, fajnie pasują, starsze teksturki, no beczułki naprawdę fajne, także dwie grantki, no i tutaj jeszcze się pobawiłem ostatnio z taką beczką, właśnie to będzie tam fend prawdopodobnie, albo jakiś zestaw przy tym latał i dowoził nam, bo wiecie, na dwie takie beczuszki to trochę tam wejdzie, a tutaj myślę, że spokojnie też jak będzie ktoś nam dowoził jako trzeci, to też będzie miał roboty, bo praktycznie we dwóch trochę zatankujemy, już będzie musiał wracać. Także myślę, że też bardzo fajnie wyglądała, pewnie ją kojarzycie, ona strasznie nowa wyglądała, taka niebieska, ale nie oddawała tego klimatu jaki chciałem. Dobra, przejdźmy sobie przez garaż i przejdźmy do dwóch najważniejszych rzeczy, które czekają po tamtej stronie. Jedną już pewnie widzieliście, ale jednej raczej chyba nie. Postanowiliśmy, że jak mamy taką już troszkę inną serię niż zawsze, nie będziemy ciąć trawy normalnie, bo już sianokosów to ja miałem nie wiadomo ile na tym kanale. Także wzięliśmy takie sobie oto pokosóweczki, dwie forsznitowskie, jedna trochę nowsza, tutaj ma chyba o pół metra, metr większy header do pokosu. Także myślę, że bardzo fajnie to będzie wyglądało i niebawem już taki odcineczek, bo pomiędzy żniwami sobie zrobimy, że w jednym będziemy właśnie ciąć tą trawę i będzie jedna osoba zwijała, a później w kolejnym jedna będzie jeździła sieczkarnią. Jeszcze musimy tylko zakupić właśnie tą przystawkę i dwóch będzie odwoziło. Lećmy sobie dalej, mamy dwa siewniczki, ten bardzo fajnie oddaje klimacik, bardzo podobny jak w Mokrzynie, jak ktoś kojarzy. Troszkę błędów jest z nim, ale jakoś tam damy radę nim ogólnie ogarnąć go. No i tutaj pomarzanin oczywiście, nie mogło go zabraknąć, miał być Wanderstad nowy, lecz postanowiłem, że nie ma sensu dawać takiego nowego z racji tego, że on tam wiecie ma uprawę z przodu, tam wiecie talerze i wszystko, ten nie ma, więc po to mamy ten agregat, żeby to uprawić i we dwóch tylko wlecimy i będziemy siać. No dobra, a teraz... Kochani, najważniejsza sprawa, ja czekałem z tą maszyną, oj, już bardzo, bardzo dawno, gdy ja ją zobaczyłem, wiedziałem, że jakaś seria musi powstać i ona będzie główną maszyną, także kochani, ja prezentuję wam perełkę tej serii, jest to kurczę John Deere na gąsienicach, jest to nasz najstarszy nasz John Deere, nawet bym nie pomyślał, że będzie tak zajebiście dopracowany, zaraz wam mogę wsiąść i pokazać, bo naprawdę jest kozacki, modręki również na biegach. Także naprawdę powiem wam, wszystko tutaj się świeci, idealnie to wygląda. Będzie na pewno nam się sprawował bardzo, bardzo długo i na pewno takie cięższe prace
o których już tutaj widzicie, będzie mega odcinek. No z tym pługiem naprawdę pomysł ja miałem, oczywiście Arek mi go pozwolił wykonać. Teksturki bardzo fajnie dopasowaliśmy, myślę, że wygląda idealnie. Pługi mamy troszkę starsze, nie mamy nic nowego. Tutaj jest John Deere'owski trochę pług, ale już też przytyrany. Kilka lat PGR już robił nas wcześniej. Także no... Mam nadzieję, że z nim prawdopodobnie Fendzik będzie latał, albo ten John Deere właśnie lokomotywa. Mam nadzieję, że właśnie ten pług wam się spodoba. Bardzo, bardzo fajnie wyglądają zestawem ten na gąsienicach, 330 koni, ładnie tam sobie daje radę. No i co, i tutaj maszyna, którą praktycznie najwięcej ja się pobawiłem. Chciałem zobaczyć, czy mi wyjdzie i wyszło. Jest to zestaw, który jest wyłącznie i tylko do oprysków i nawozów. Jest to Belarus, jak się nie mylę, tak, to jest to stary taki Belarus. Też naprawdę bardzo fajnie dopracowany, obskryptowany. Pobawiłem się troszkę z opryskiwaczem. Myślę, że daje ten glinę, nie ma co ukrywać. Jak już robiliśmy wszystko, to już robiliśmy. I wszystko jest tak ze sobą jakby najmniej połączone w całość. Także myślę, że ten zestaw bardzo wam się spodoba i możemy już go użyć w pierwszym odcinku, bo to by było chyba na tyle. Tanas ma tam trochę roboty, jeszcze jedzie rzucić gdzieś nawozy. Ja tu zasiadam na naszego Belarusa i śmigamy sobie w rzepaki. Lecimy jeszcze opryskać rzepak na dosuszanie i będziemy sobie w kolejnym rzepaku lecieć na rzepak właśnie, na kombajnować. W kolejnym rzepaku? Co? W kolejnym rzepaku, czy odcinku? W kolejnym odcinku, w kolejnym też rzepaku, bo na pewno to pole nie będziemy robić, bo nie chcę robić tych samych pól na odcinkach. Będę starał się, żeby save był przygotowany, będziemy chcieli tu też troszeczkę pograć. Naprawdę maszynki nam fajnie wyszły. Czekajcie, tutaj się oddalimy. Też sami wiecie, dlaczego tak długo siedzieliśmy nad tym wszystkim. I teraz momencik, odłącz nie, mamy przeniesione, ja chcę na tył. Przycisk numer 5. Lecimy. Koguty są? Są, działają, nawet i przy takim sprzęciorze. Czekajcie, a trzeba rozłożyć, dopiero podniesiemy lance. I czekajcie, momencik. Jak często będzie seria, tego wam nie powiem. Będę starał się, że jak najczęściej, bo bardzo nam się podoba. Będziemy na pewno sporo grać. Teraz troszeczkę może być przestoju, bo jadę do Brączka niedługo, już od środy. Także no ciekawe, jak z tym wyjdzie. Dobra, chyba powinno być ok. Dobra, jest ok. Możemy wsiadać do środeczka i sobie pryskać. Dobra, sobie tu tempomacik zrzucę, wyłączę konsolę. To teraz możemy chwilkę zamienić kilka słów o żniwach, bo ogólnie ja teraz to nagrywam, jest rano 10, my już od rana, jest dzisiaj niedziela. Od rana pojechaliśmy zobaczyć, jak tam z wilgotnością zboża. Okazało się, że pszenica ma 10, także jest bardzo dobrze. Pszenżyto ma 12, które było cięte o 21 i wchodziła już rosa. Więc powiem wam, że całkiem w miarkę jest ze żniwami. Nie sypie tak jak myśleliśmy, ale ważne, że już jest cokolwiek. Na taką suszę w ogóle ziarka są tak zniekształcone po tych upałach. Ale nie tylko u nas, u sąsiada też, mimo że tam był obornik, były nawozy, u nas też było sporo nawozów nawalone. To dają po 3 tony, po 4. U mnie wczoraj cięta była pierwsza mieszanka była do nas na pasze. 0,7 hektara sypnęło nam, no prawie że 3 tony. Tam jeszcze końcówka nie jest wymucona przy poprzeczniaku, bo tam troszeczkę jeszcze zielonego, więc zostawiamy sobie to na koniec. I powiem wam, że nawet w miarę i za rok będziemy prawdopodobnie więcej tego siać, z racji tego, że to strasznie dobrze sypie. Dobra, ja sobie jednak wsiadę do środeczka, bo ciężko mi się ogarnia na tej kierownicy oddalanie i przybliżanie. Także już u nas ponad 1,5 hektara poszło pod kosę. Potem pojechaliśmy na pszenicę i pszenżyto. Nie nagrywałem tego z racji tego, że tylko obcinaliśmy sobie takie najładniejsze po polu, także zygzaki jak cholera, do siebie na siew. Powycinaliśmy i big bagi oczywiście było posypane. Więc tam praktycznie 3 big bagi są pełne. Cięliśmy to na rozrzutnik, na rozrzutniku są big bagi. Cięliśmy to na rozrzutnik. Zeszło nam wczoraj do 21. Nie obyło się też bez awarii, bo na samym początku się okazało, że coś jest nie tak z hamulcami. Nie mogliśmy tego naprawić, nie wiem czemu. I odpowietrzaliśmy, płyn leci, wszystko jest ok. Nie mam pojęcia czemu. Dlatego też wczoraj tak vlog wyszedł i tam czasami możecie zauważyć, że tata tam szybko zmienia biegi i w ogóle, bo nie było hamulcy. Ja siedziałem praktycznie na ręcznym, tata chciał mi dać pojeździć, ale się nie dałem, mówię, o nie, tata dwa razy wczoraj do rowu praktycznie wpadł. Ważne, że tam zdążył wyhamować i w ogóle, ale wiecie, musimy coś przerobić, żeby ręczny był bardziej pod ręką, bo jest pod siedzeniem i często ciężko go sięgnąć. Więc czekajcie, ja teraz się oddalę może. O, oddalimy się
jest okej. Więc troszeczkę ciężko, a później już z tatą sobie jeździłem, też nie nagrywałem, bo już tam jak na górkach jeździliśmy, to chociaż pomagałem mu z tym ręcznym, że wiecie, lekko z chwilę zaciąłem, także nie jest dużo roboty z tym. I jakoś tam nam się udało to zrobić. Więc wyżniwowaliśmy troszeczkę, no i na sam koniec, jak już mieliśmy zjeżdżać do domu oczywiście, co zapowietrzył się, jak to już u nas bywa, nie wiem. Przeczyściliśmy prawie wszystkie przewody, został jeden. I kurwa, prawdopodobnie na tym jednym przewodzie właśnie jest lipa, jest jakiś syf, gdzie właśnie on tam hamuje nam w tym przewodziku paliwo i nie dochodzi. Później tata podkręcał te przewodziki, tam akurat pompował, ja w tym czasie odpalałem, no i się udało. Ścięliśmy teraz właśnie tata, ja mam chwilkę, tata czyści ten filtr, jeszcze ma przeczyścić i sprawdzić wszystko, żeby już dzisiaj można było wpaść i kosić do samego wieczora. Przyczepy już dwie, jedna pożyczona jest. Dzisiaj wjeżdżamy w Przężyto. Przężyto idzie całe na przyczepę i będziemy je wywozić na sprzedaż. Oraz od razu będzie druga przyczepa podstawiona, trochę większa, na pszenicę. I pszenica też na sprzedaż właśnie będziemy wywozić do tego gospodarza, u którego sprawdzaliśmy wilgotność. Cena jeszcze jakoś tam w miarkę, nie jest tragicznie, zobaczymy jak będzie sypało, nie mam pojęcia. Wczoraj no troszkę objeździliśmy, pszenica gorzej szybciej niż Przężyto. Przężyto, powiem wam, masakra, niby hybryda, ale jest totalna lipa. Dobrze, że żyto jest w tym, bo kurwa by nie było nic. Właśnie, Tytana, co ja ci powiem, to ci powiem, kurwa, co my żeśmy się wczoraj przestraszyli, nie? Powiem wam, co żyje te... No dobra, żyje tam troszeczkę lat 20, ale co pamiętam żniwa, czyli tam jakiegoś mniej więcej 10 roku życia, nie widziałem w życiu takiego czegoś. Kurwa, my mucimy sobie, proszę ja ciebie, jest godzina 20:30. Wjechaliśmy w Przężyto. Kurwa, jedziemy, proszę ja ciebie, jesteśmy w połowie drogi, przed nami stary czarno. Czarno, człowieku, na kłosach. Kurwa, bulwy takie, że nie mówię, co to jest, zaraza jakaś, fuj. Stary, my dojeżdżamy, a tam kurwa osy. Ale to kurwy takie wielkie i kokony normalnie, nie to, że kokony, one usiadły na tym i one na tym siedziały i żarły to zboże, rozumiesz? Połowa kłosów jest zeżarta przez te pszczoły. Ale nie udziewało się. I ty, i ojciec, wiesz, my odjechaliśmy, przecież mówię, jak my kurwa to wpłyniemy, jak one na nas wylecą, my bez kabiny, to przecież będzie masakra. To stary, to pole, to wygląda tak i to jest nic, my myśleliśmy, że tylko trochę, kurwa, pół pola, ale to jest taki, nie wiem, gdzieś z 10 metrów i tak dobre przez pół kilometra jest co, nie wiem, co 20 kłos, co 30, taka czarna bulwa. Szkoda, że nie miałem już wczoraj kamery ze sobą, bo bym wam pokazał, bo naprawdę jeszcze nigdy w życiu takiego czegoś nie wiedziałem. Klaudia tam później biła w internet, czytała, niby jest coś o tym. W tamtym roku to bardzo było takie, jakby można powiedzieć, trendy, że to tak nazwę, że właśnie te pszczoły siadały na zbożu i to żarły, ale ja byłem po prostu wczoraj silny. Teraz będziemy z tatą szli, trzeba się dobrze ubrać, tata będzie chciał to połapać, no bo kurwa trzeba to jakoś wyciąć. Mam nadzieję, że one z rana to tam latają i one tylko na noc przylatują, miejmy chociaż taką nadzieję. Więc no powiem ci, no pierwszy raz takie coś w ogóle, kurwa, żniwa widziałem, nie? Ale jeśli ogólnie chodzi o żniwa, nie jest tak tragicznie, dzisiaj wszystko praktycznie... Wczoraj wyjechaliśmy idealnie, pogoda przed samym wyjazdem, 15 minut wcześniej wyszło słońce. Wyszło tak zajebiście fajnie słońce, że idealnie wszyscy zaraz wyjechali w pola, także można było ciąć do późna. Dzisiaj już, kurczę, rano pojechaliśmy właśnie załatwić przyczepę, załatwić wszystko. My patrzymy, a już praktycznie każdy w polu i tam, wiecie, fest żniwa trwają. Nie ma patrzeć co niedziela, bo już w Warszawie niby coś tam w wiadomościach patrzyłem na meteo, już podobno tam deszcz, także nie ma co, chcemy dzisiaj do wieczora większość zdążyć, bo do Brączka jak już będę jechał, prawdopodobnie będzie po żniwach u mnie. Także powiem wam, że jeśli chodzi o pierwszy dzień żniw, jest super. Jak sami widzieliście właśnie, sypaliśmy tam nasz picherek, ten nasze, bo to na pasze, tą mieszankę. A teraz już będziemy sobie sypać wszystko prawie na przyczepę, tam może, że jeszcze troszeczkę pszenicy poleci. A tak to już wszystko mamy zrobione. No i oby dzisiaj bez awarii, to myślę, że powinniśmy troszeczkę tego natrzepać wszystkiego. Dobra, tutaj jeszcze lecimy sobie. Tobie jak tam idzie Tanas? A gitara się ma. No Tanas się nie rozgadany, bo ja miałem dużo do powiedzenia. Chciałem się wyrobić w odcinku, bo zaraz jadę, także nie wiem, czy ten odcinek będziecie mieli w niedzielę. Postaram się, ja was zapraszam na vloga ze żniw, tam 30 minutek wyszło. Tacie założyłem GoPro, to możecie zobaczyć, jak MF tam pracował. Dobra, piąteczka zakładamy, koguty włączamy, wsiadamy do kabiny i spadamy. No i co, kochani, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wam ta seria się spodoba i pokażecie to w łapkach. Niedługo seria rusza u Brączusia, też bardzo fajna, bo będzie tam typowy PGR, tylko że w polskim stylu, ciężkie ursusy 60, no i bizony na żniwa, także będzie to bardzo fajnie wyglądało.
Więc co, ja zapraszam na drugi odcinek do Thanasa chyba, albo zobaczymy, czy u mnie zaczniemy żniwa coś w tym stylu, bo mówię, dzisiaj ten pierwszy to taki bardziej oprowadzający, zobaczymy jak to wyjdzie, chyba że Thanas może będzie chciał pryskać u siebie tym zestawem, zobaczymy. Także ja wam dziękuję serdecznie, kochani, za uwagę do kolejnego odcinka, nie wiem kiedy mi się tam uda chwilę mieć, także łapkujcie, subujcie, komentujcie do kolejnego odcineczka. Na razie, siemandero, trzymajcie się, cześć! Cześć!